Dzień dobry moi mili, witam was przepięknie w kolejnym materiale. Dzisiaj znowu taka forma vlogowa, gdyż Riot Games napisało do mnie, kochani, że chcieliby bardzo mocno rozpocząć ten sezon, bardzo ciekawie. Co prawda sezon rozpoczyna się 8 stycznia, ale dla jednego bądź jednej z was będzie to naprawdę wyjątkowy początek sezonu. Riot Games zaprosiło mnie do tak zwanego złotego giveawaya. Co to dokładnie jest? Jeden bądź jedna z was, jeden z moich widzów bądź jedna z moich widzek otrzyma od Riotu wszystkie skiny, ale wszystkie skiny do jednego z bohaterów, czyli czy to będzie na przykład Kane, czy to będzie Anka, czy to będzie na przykład Alistar, nie ma to żadnego znaczenia. Wybierasz sobie po prostu jedną postać i cyk, początek sezonu od razu piękniejszy, prawda? Zaraz wam powiem, o co dokładnie w tym konkursie będzie chodziło. Będzie to w miarę prosty konkurs, myślę. Ale chciałbym oczywiście podziękować Riotowi za to, że mogę taki konkurs zrobić. Tak jak mówiłem już wczoraj, to jest bardzo fajna inicjatywa. Ja jestem naprawdę zaszczycony, że Riot z takim czymś, z taką inicjatywą do mnie się zgłasza. Szczególnie jest to fajne nie tylko dla mnie, ale też dla was. Myślę, że dziękuję, to jest jak najbardziej słowo na miejscu. Co musisz zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Aha, przepraszam, jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem. Mówiłem, że kto wygra, dostanie wszystkie skiny jednego danego bohatera. Są to wszystkie skiny, które w zasadzie są dostępne. Czyli poza oczywiście legacy skinami, które normalnie są niedostępne, i poza oczywiście chromami, bo normalny skin, a barwa, czyli chroma, to jest troszeczkę coś innego. Ale myślę, że pomimo tego i tak inicjatywa jest bardzo zacna. Zatem, co musisz zrobić? Wchodzisz sobie na Facebooka, wpisujesz Marwek, wchodzisz na moją stronę na Facebooku. Oczywiście znajdziesz ją jeszcze w pierwszej linii opisu tego materiału, co by nie trzeba było wyszukiwać. Tam będzie udostępniony specjalny post, już jest, więc już go widzisz, z moim najprawdopodobniej zdjęciem. I co musisz pod tym postem napisać? I tego fanpage'a przede wszystkim proszę cię, polub, zaobserwuj i tak dalej. Druga rzecz, jaką musisz napisać, to moim ulubionym bohaterem jest na przykład Kane, na przykład Amumu, na przykład Orianna, i napisać dlaczego. To, co tam napiszesz, możesz napisać jedno zdanie całkiem komicznie, możesz napisać jakiś elaborat odnośnie dlaczego, nie wiem, Ornn jest najlepszym bohaterem w League of Legends i dlaczego ty nim grasz i dlaczego tobie się podoba. Tutaj zostawiam wam pole do popisu, jakie chcecie. Te komentarze piszecie do 7 stycznia do godziny 12, ale nie 12 jako godziny 00, czyli północy, ale do 12 w południe. To ten konkurs wygrywa, myślę, że to też jest całkiem ważna rzecz. Wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej reakcji, czy to serduszek, czy to lajków, czy innych, pod swoim komentarzem. Później, jeżeli ktoś wygra, no to ja do tej osoby napiszę na privie, także uważajcie, patrzcie, co tam się dzieje, jak tam z waszymi postami wygląda. Będziecie musieli mi podesłać kilka rzeczy, które ja podeślę do Riot Games i oni, z tego co wiem, chcą jeszcze przed właśnie startem nowego sezonu zwycięzcy bądź zwyciężczyni te skiny odblokować. Taki krótki dzisiaj materiał, życzę wam powodzenia, jeszcze raz dziękuję Riotowi i obyś to wygrał właśnie, albo wygrała właśnie ty. Trzymajcie się i do następnego filmu i mam nadzieję, że wyspaliście się po Sylwestrze i mam nadzieję, że aż tak bardzo ból głowy was nie męczy. Ja specjalnie, bo obawiałem się, że 1 stycznia mogę mieć problem, żeby nagrać nawet taki krótki, pogadankowy film, dlatego nagrałem go sobie odpowiednio wcześniej. Także dziękuję pięknie za obejrzenie, życzę wam powodzenia, trzymajcie się, cześć!